czy się spotkacie. Witam serdecznie, kochani moi słuchacze i subskrybenci. Dzisiaj do wyboru karty Lenormanda i Tarota. Oczywiście proszę Was na wstępie jak zwykle o nowe subskrypcje, o lajki z kciuczkiem w górę dla mojego kanału i o komentarze po wróżbie, czy dobrą grupę wybraliście, którą grupę wybraliście, czy rezonowała ta grupa właśnie z Wami, z Waszą historią. Napiszcie mi, interesuje mnie to bardzo, jestem tego ciekawa. Kochani, dzisiaj do wyboru karty Lenormanda, pierwsza grupa, lub serduszko różowe porcelanowe, oraz druga grupa karty Tarota lub tutaj macie przedmiot, czyli aniołka białego do wyboru. Wybierzcie sobie szybciutko, intuicyjnie, 3 sekundki, która talia kart lub który przedmiot Wam tutaj magnetyzuje, Was przyciąga, gdzie zawiesicie oko. Pierwsze 3 sekundy są najważniejsze. Lub oczywiście możecie oglądać sobie całą tą wróżbę, ponieważ te dwie różne talie mogą coś jeszcze uzupełnić, dopowiedzieć. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli karty Lenormanda i serduszko różowe. Czy się spotkacie? No niestety nie spotkacie się, kochani, pomimo że ta osoba myśli tutaj, ale coś się między Wami zakończyło, umarło, tak? I ta osoba chciała być może Was zaprosić, ale niestety są tutaj bardzo duże jakieś nieporozumienia, konflikty, nie wiem, czy kłótnie, czy sprzeczki, czy jakieś tutaj po prostu duże problemy i cały czas to jakby to spotkanie nie dochodzi do skutku i jednak za duże są problemy czy jakieś nieporozumienia między Wami. Nie widzę tutaj spotkania. Każde to spotkanie jakby tutaj nie doszło do skutku. I atmosfera między Wami zawaliła się, zburzyła. Także pierwsza odpowiedź jest nie. Druga grupa to karty Tarota i aniołek biały. Zapraszam. Ta osoba podgląda Was gdzieś w internecie, czy przez WhatsApp, przez, nie wiem, patrzy na Wasze zdjęcia, podgląda Was gdzieś na tych netzwerkach społecznościowych. Tutaj chciałaby ta osoba Was gdzieś zaprosić na jakąś, nie wiem, czy tańce, czy urodziny, imprezę, ucztę. Ta osoba cierpi, że nie macie teraz kontaktu, ale no, są tutaj blokady, tak? Są blokady, dziewiątka buław, kochani. Dziewiątka buław to rezygnacja, zmęczenie, coś dobiegło końca. ta osoba się tutaj zablokowała, nie wiem, czuła się być może zaatakowana przez Was w jakiś sposób, jeśli mieliście jakąś wymianę ostrą zdań. Ta osoba Was podgląda, ale nie widzę jednak tutaj spotkania. Czyli odpowiedź jest również raczej się teraz, w następnym czasie, w najbliższym czasie nie spotkacie. Także taka mi wyszła tutaj też odpowiedź dla grupy drugiej, podobna jak w grupie pierwszej. Dziękuję serdecznie, jak widzicie karty mówią tutaj za siebie. Napiszcie mi, kochani, w komentarzach, czy to jest zgodne z Waszą sytuacją. Do usłyszenia już wkrótce.